Siemanko, siemanko, witam was kochani w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Wiedźmin 3. Oczywiście mamy teraz porozmawiać z Priscillą, więc śmigamy tam od razu. Że niedługo uda się, kurczę, zakończyć w końcu ten temat cały z Jaskrem i tak dalej, moi drodzy. Dobra, nie będziemy tutaj zasuwać z buta, chociaż przeniesiemy się rynek. O! Miałem, że my tutaj mamy konkretny zapas zrobiony. Gratów oczywiście, także. Nie dotykaj mnie! Sprzedajemy to od razu. Z takimi mieczami, jak posiadamy teraz w ekwipunku, to nie będziemy się fatygować do Atoriego, bo to jest po prostu co zwykłe, jakieś tam miecze i tam dostaniemy parę groszy za to oczywiście. To. No. Jeszcze coś, jeszcze tutaj rękawice może pogonimy. One są dosyć sporo warte, dwimerytowe kajdany. Warto jest je zbierać, bo zobaczcie, 132 dostaliśmy za tylko za dwie sztuki, więc naprawdę warto. Mamy pancerze, może lepsze jakieś, kurde. Nigdy nie kujemy. Ja szczerze powiem wam, że ja nigdy nie wykułem pancerza. Nie wiedźmińskiego, tak? Nie zdrysz... Takiego, który jest po prostu jakiś inny. O. Coś pancerz ze Speaker Oak albo coś takiego. Zawsze kuje tylko wiedźmiński rynsztunek, a tu kurde może jakieś się trafią perełki, które są lepsze, nie? Ale bardzo wątpię. A, tylko chciałem zerknąć, czy faktycznie może jednak coś się uda, ale nie, nie ma nic ciekawego zresztą. Bywaj. Jak wszyscy wiemy, ten wiedźmiński rynsztunek zawsze jest najlepszy, nie? My tutaj musimy teraz... Aha, do karczmy musimy się udać, dobra. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału po więcej odcinków. Jeśli odcinek wam się podoba, zostawcie lajka. Napiszcie w komentarzu oczywiście wasze uwagi dotyczące... No nie wiem, jego stylu gry, bądź... Napiszcie, czy według was powinienem zrobić niektóre rzeczy inaczej. O, wiecie dobrze, o co mi chodzi. Więc zachęcam jeszcze raz do komentowania, do subskrybowania przede wszystkim tego kanału. Zapraszam oczywiście na moją drugą serię, która, no można powiedzieć, była jako pierwsza, tak, na tym kanale, czyli jeśli ktoś ma ochotę oblukać sobie całą serię na temat Wiedźmina 1, to serdecznie zapraszam. Wszystko znajdziecie oczywiście na moim kanale w... W playliście z Wiedźmina 1, także serdecznie zapraszam. Ktoś ma ochotę. Geralt! Wiem, gdzie jest Jaskier. Gdzie? W Lochach, na Wyspie Świątynnej. To jakiś żart? Nie żartuję. Ale spokojnie. Triss wymyśliła, jak go wyciągnąć. Musimy tylko znaleźć Dudu. Twierdzisz, że musicie znaleźć Dudu, żeby znaleźć Jaskra, żeby znaleźć Ciri? Brzmi jak strasznie dużo szukania. Bo jest dużo szukania. Nie mam wyboru. Muszę się spotkać ze Skurwielem Juniorem. Może on będzie coś wiedział. Do zobaczenia. No i to tyle. Dowiedzieliśmy się teraz na orze. On ją po prostu poinformował tylko, tak? A więc... Prawdopodobnie nie zostanie nic innego, jak zabranie się za poszukiwanie Skurwiela Juniora. Zacznijmy sobie do zadań. Co my tu mamy? Właśnie, zadania główne. Dorwać Juniora, no właśnie. Szukaj kryjówkę Skurwiela Juniora, odszukaj kasyno należące do Skurwiela Juniora, udaj się na ring należący do Skurwiela Juniora. Gangi Nowigradu, to jest oczywiście możliwość przejścia z Tasakiem. Ja się, no, zastanawiałem dosyć
dosyć dużo na ten temat, czy przejść to z Tasakiem, czy też nie, ale raczej nie, raczej sobie zrobimy to raczej, a więc myślę, że bierzemy się do roboty, czyli dorwać skurwiela juniora. Zobaczymy, gdzie on tutaj ma tą kryjówkę. Gdzie on tutaj ma swoją kryjówkę? Tu jest ring. Aha. Dobra. Mamy tu jego kryjówkę. To jest normalne, że go tam nie będzie, tak? Ale... Czas zmienić otoczenie. Musimy tam tak czy tak zajrzeć. Do dzieła. Gdzie to tutaj? Kryjówka. Na pogoda dzisiaj w Wiedźminie, proszę bardzo. Słoneczko. Nie dotykaj mnie. O, już krasnoludy Tasaka. Sprawdź dokładnie, czy nie ma tu tego gównojeba. Gdzie tutaj o robotę? Nie ma tu nic ciekawego. Tasak kazał szukać dokładnie, to szukajmy. Pewnie, tam, kurwa, jesteś to skradł cnotę sierotce Marysi, krasnoludki. Haha, ładnie. Aha, czyli możemy sobie już tutaj przeszukać tylko to, co zostało po krasnoludach. Oni są, kurwa, bardzo subtelni, kurwa, jeśli chodzi Tasak o... Kurwa, kazał mi przeszukać te nory, to szukam. Jestem zdziepko... Sługa twój... Nie możemy z nikim pogadać? Nie. Tu? Jedziemy na górę, no. Nieźle, oni jak zawsze zrobili... Rozpierdol po prostu i nic więcej. Te krasnoludy są lepsze od ekipy sprzątającej. No. Nie zostawili nic ciekawego. Właśnie o to chodzi. Dobra, jeszcze zerknijmy sobie na górę. Nie ma tu nic ciekawego. No właśnie, no i tyle, no. Możemy sobie tylko pobuszować, pozabierać jakiś tam ekwipunek, który jest w skrzyniach i w workach i nic więcej, bo oczywiście raz na ale zrobiły taki bałagan, że to jest masakra. Bo w kopalni jak na wojnie, tu coś jebnie, tam pierdolnie. Dokładnie tak. No i dupa. No to zostaje nam kasyno i ring. Kasyno i ring. To tyle. Dobra, gdzie to jest? Co tym tu mamy? Ring. Dobra, wejdziemy na ring. Rzadko kiedy bywam w ogóle w tej części miasta, bo tu jest jakby, no chyba najmniej do zleceń w ogóle do roboty w tej części miasta, nie? Rodu? Tak, Rodu. Wiedz, że tu trudno. Znośmy modły do potęgi wiecznego. Tak, do potęgi wiecznego ognia. Zawsze to pomoże. Nie wiem w czym, ale niech będzie. Co to tu za zadyma? Żebrak i ci bandyta? Co tu chodzi? Można tu zaintegrować? Nie. No i się po prostu tłuką po ryjach, nie? Aha. Oświadczenie?
Ja pierdolę, zobaczcie to, nie? Udajemy się w stronę teraz ringu. Po czym ktoś się tutaj tłucze. Warto było teraz poczekać chwilkę, zobaczcie, aż przestaną się tłuc. Gość dostał na łeb, po czym przeszukujemy go i znajdujemy coś takiego jak poświadczenie. Zaświadczam, że posiadacz niniejszego dokumentu jest uprawniony do walk na ringu pod imieniem Zdenek. To jest coś zajebistego, bo ponieważ, no właśnie, podszyj się pod Zdenka, żeby wziąć udział w walkach. Przemo, to jest coś dla ciebie, bo ja też dowiedziałem się o czymś takim od Przema, bo on też znalazł coś podobnego, tylko że no, on mi powiedział, że znalazł to gdzieś na ulicy, tak? A może po prostu mu się coś pomyliło. Ja teraz, cały czas idąc w stronę tej areny, tego ringu, używałem wiedźmińskich zmysłów, bo myślałem, że może znajdę gdzieś ten dokument, a jednak nie był na ulicy, tylko u tego gościa, nie? I oczywiście, jeśli dobrze pamiętacie i oglądaliście moją pierwszą serię, czyli serię na temat, no, Wiedźmin 1, tak? Zagrajmy w Wiedźmin 1, na którą oczywiście zapraszam, jeśli ktoś ma ochotę, tak jak dopiero wspomniałem, to tam, żeby zdobyć mistrzostwo pięściarskie, trzeba było pokonać właśnie Zdenka, który był legendą w pierwszej części. Był najsilniejszym pięściarzem, my po prostu pokonując go stajemy się absolutnym mistrzem, tak? W zimie i jej okolicach, a więc zajebiste nawiązanie, naprawdę zajebiste do pierwszej części. I teraz możemy świrować normalnie, że jesteśmy Zdenek. Kurde, zajebiście, nie? Jeszcze pamiętam, jak rozmawiałem z Przemem o tym, mówię, ej kurde, ciekawe, czy to właśnie nie będzie można wejść na arenę jako Zdenek. I kurczę, chciałem to sprawdzić i zobaczcie, jak się to zajebiście udało. Pozdrawiam! Także Przemo, zobacz. Nie znam cię, nie wpuszczę cię, nie stój tutaj. A, zajebiście. Poznajesz ten papier? Kontrakt na walkę. Widzę, że umiesz czytać. Na kogo jest ten kontrakt? Na Zdenka. Tak, na Zdenka. Zdenek to ja. Jeszcze jakieś pytania? Właśnie. Kurwa, nigdzie się nie szwendaj. O, świetnie. Do Igora. W porządku. Kurde. Kozak. Nie wiem, czy tak było wcześniej, czy dodali to w tej wersji, ale ja tego nigdy wcześniej nie znalazłem, ani nie słyszałem o czymś takim. Ale ich tu jest, nie? Odłożyłem mu przerdzewiały miecz. Musisz wytrzymać tylko chwilę. Wytrzymam, a potem wypruję flanki. Możemy tutaj sobie pogrzebać? Nie, no niestety nie możemy. Dobra, to idziemy do tego ziomka. Na straż uważaj, gorsi od Reketiem. Potrzebuję roboty. A co umiesz? Potrafię robić mieczem. Mógłbym się nająć do ochrony. A kogo chciałbyś ochraniać? Wiem, że Skurwiel narobił sobie wrogów. Mógłbym się przydać. Skurwiel junior potrafi o siebie zadbać, o to się nie martw. A ty skąd wiesz, że to miejsce należy do Skurwiela? Obiło mi się o uszy. Dam ci dobrą radę. Zapomnij o Skurwielu juniorze. Nie jestem twoim żołdakiem, żebyś mi rozkazywał. Masz rację. Nie jesteś moim żołdakiem. Aha. Dlatego zginiesz. Zabijcie go! No to zajebiście, to coś nam tutaj ewidentnie nie wyszło, tak? Jesteś już ścierwem! Zaraza! Złatam cię na dwoje, no to jednak ta walka nie wyjdzie chyba, tak? Nie wiem, nie, dobra. Kurwa, dobra, bo ach, teraz mamy kłopoty i to duże, bo... Dobra. Jak powiedziałem, dopiero jest ich tutaj bardzo dużo. I będzie zajebisty problem ich pokonać. Ale kurwa, no. Myślałem, że to...
wyjdzie tak, kurde, że będę mógł zawalczyć na tej arenie, nie? A jednak nie. Dobra, może tam trzeba było po prostu jakoś delikatniej poprowadzić tą rozmowę, ale wyszło jak zawsze. Kurwa mać! Zaraz mnie zabiją. No, ile mam czekać? Trzymajcie się w kupie! Śmierć za śmierć! Kurwa, tu przez te schody można się pierdzielić na minę niezłą. Chodźcie tu. Jesteście kurwa moi. Szukać te nowe. Dobra, no myślałem, że troszkę wyjdzie to inaczej, no ale nie wyszło. Wybaczcie. A zapowiadało się tak fajnie. Tym listem. Co my tu mamy? Wiadomość od Igora. Było trochę niepewne. Depozytu. Aha. To chodzi o po prostu o depozyt. Nic nam to nie wnosi, kurde, gdzie on jest. Dobra, bo zaraz znowu zacznę zbierać to całe... Tu będzie gdzieś ten depozyt, tak? Trzeba przejść na dół za chwilkę, ale... Myślę, że najpierw cofniemy się... tu do wyjścia. Podamy sobie, kto tutaj jeszcze jest, właśnie. O kurwa! O tu jeszcze do mnie kurwa strzela z kuszy, bo normalnie nie zdzierżę. Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? Wyzwij się na zewnątrz. Jest nie, dobra. Fajna akcja z tym kurde z Denkiem, a... Może mogłem nie wybierać, że chcę ochraniać Juniora, albo nie wiem. Wyszło nam to jakoś super. Trudno. Wszystko musi wychodzić idealnie. Pamiętajmy o tym. Przyjdzie w grze swój błąd naprawić, jak nie w ten, to w inny sposób. Myślę, że będziemy mieli jeszcze okazję. Jest porysowana od przesuwania drzwi. Właśnie. Za tą ścianą coś powinno być. Do skurwiela juniora król Radowid jest niezadowolony z twoich poczynań. Miałeś pozbyć się pozostałych członków tak zwanej Wielkiej Czwórki, tymczasem oni nadal żyją i wiedzą o twoim udziale w zamachu. Nie taka była umowa. Póki co zaszyj się w miejscu, które ci wskaże, które wskaże ci dostarczyciel tego listu. On dużo nie mówi. Nie wychylaj się. Król ma nadzieję, że animozje między członkami Wielkiej Czwórki dokończą dzieła, które
zacząłeś i spartoczyłeś. M. Listy... Ciekawe, czy Dijkstra wie o tym, że Junior dogadał się z Redańczykami. W tym przypadku listy od M, nie do M. Dupy. Dupy i to bardzo. Dobra, na arenę się nie dostaniemy. Nie. A więc musimy wracać. Teraz mamy porozmawiać z Dijkstrą o związkach Skurwiela Juniora z Redańczykami. Odszukaj kasyno. Myślę, że najpierw już porozmawiamy właśnie sobie z Dijkstrą na ten temat. No, na pewno będzie bardzo zdziwiony. Co nam powie swoją drogą, nie? No także walki na pięści może nie było. Trudno. Trudno, co mi tam. Nie zatrzymywać się. Na dole miś, dobrze. Nie górą. Zawsze wchodzę na górę właśnie i to się mi zazwyczaj tutaj myli. Jakby do cyrku złapać. Masz chwilę? Mam. Czego chcesz? Junior współpracuje z Radowidem. Jeżeli to prawda, Skurwiel ma większe kłopoty niż mu się wydaje. Źródło wydaje się być wiarygodne. To by tłumaczyło, dlaczego Skurwiel poczuł się na tyle silny, by wyłamać się z Wielkiej Czwórki. Potrzebuję kogoś, kto zabierze mnie do Juniora. Na pewno masz jakieś stare kontakty w Redanii. Nie mam, ale ty masz. Oświeć mnie. Temerczyk. Był dowódca osławionych niebieskich pasów. Kojarzysz? Vernon Roche. Vernon Roche. Zadekował się ze swoimi ludźmi w obozie w pobliżu Oxenfurtu. Złóż mu wizytę, na pewno się ucieszy. No i super, ja też się ucieszę ze spotkania z Roszem. A więc do Vernona Rosza najpierw, zanim udamy się do tego kasyna. Chociaż może, dobra, udajmy się do tego kasyna. To już jest na miejscu, także... No nie wiem, kurde, czy jak nie pojedziemy do... jak pojedziemy do Vernona Rosza... Już chyba opcji z tej kasynem wtedy nie będzie. Tam się więcej wyjaśni wtedy. Ale pewny nie jestem oczywiście. Dlatego zajrzyjmy do tego kasyna. No, co nam szkodzi. Do Vernona tak czy tak możemy jechać. Ej, ludzie. To nie miejsce dla takich jak ty. Dobra, zamknij mordę. Czego tu chcesz? Tego, co wszyscy. Zagrać, zabawić się. Wejście tylko za zaproszeniem. Może jakoś się dogadamy? Słyszałeś go, następny. Nie dogadamy się. Ile chcecie? Pamiętaj, co ci mówiłem. Trzeba grzecznie. Troszkę się nam cierpliwość kończy. Nie chcemy od ciebie ani pieniędzy, ani nic innego. Idź stąd, bo się podkurwimy i przestaniemy być mili. Wstępu nie ma. Dobra, nie, bo wkurwiamy już. Muszę tam wejść. Lepiej będzie dla was, jeśli mnie wpuścicie. A jeśli cię nie wpuścimy, to co? Wtedy was zabiję. Słyszałeś? Słyszałem. Groził i sięgnął po broń. Bojaj się, skurwysyno. No tak, zawsze kończy się to tak samo. Tyle. Vis-a-vis!
No to w pizdę go strzel! No i lipa, no kurde. Chciałem, że... Chyba tutaj sobie wczytam. Wiecie? Bo tak to znowu ich porąbiemy i... No fajnie, ja lubię bardzo pozabijać wszystkich, ale... Nie wiem, czy poprzednim razem, jak grałem, też się to tak nie skończyło, a teraz chciałbym zobaczyć jakąś... Kurwa, alternatywną ścieżkę wyboru, nie tylko wszystkich pozabijać. Dobra, zaraz, to jest... O! Bez przety, dobra. Czytujemy sobie i... Zobaczymy, dam mu tą kasę. Jeśli za te 200 nas wpuszczą, to okej. Okay. Jeśli nie, to tak czy tak nie wejdziemy, bo ja nie mam tej sugestii aż na czwartym poziomie, tak? Czyli znaku akcji rozwiniętego aż na tak wysoki poziom. Więc zobaczymy, co się wydarzy, jeśli damy im 200. O, jak tam się już nie wczyta to, nie? Jak długo. To nie miejsce. Czego tu? Dobra. Pomijmy sobie te. Nie dogadamy się, wejdę w waszych trupach, odpada, jak widzieliśmy. No dobra, wbierzmy tą trójkę. Oto moja przepustka. No. Chętnie ją wam oddam. A my chętnie przyjmiemy. No i dobra, no, okej. Okay. Swoją drogą, jaki to gówniany pieniądz ta korona. W Temerii mógłbyś powiedzieć, jestem znajomym Foltesta. W Nilfgaardzie. Cesarz za mnie ręczy. A tu co? Dupa. Prawda. Jakiś jebany statek jest na tym pieniądzu. Jak statek może za kogoś poręczyć? Jestem znajomym tego statka? Bez sensu. Mówi się tego statku. Dobra, możesz wejść. Dlaczego bramkarze są tacy głupi gra? Nie wiem. Co to za jeden? Muszę się tylko odegrać. Bywam tu codziennie, ale jego nigdy nie widziałem. Panom gier, wpływy, uga. Dobra. Nie masz już pieniędzy. Dobra. Można? Czemu nie? Mam ochotę zagrać, ale interesują mnie tylko duże stawki. Nie znam cię. Może masz pieniądze, może nie masz. Może potrafisz się zachować, a może nie. Jeśli nie będzie z tobą problemów, to w końcu zagrasz o wysokie stawki. Póki co, stoliki dla zwyklaków czekają na piętrze. Nie przepuść wszystkiego od razu. Dobra. Niech będzie. Zostawcie mnie. Może... Sobie zrobię dodatkowy zapis. Jeszcze jedno słowo i zabiorę cię na górę. Nie! O! Dobrze. Ach, pominąłem niechcąco. Mutant? Co to kurwa robi wiedźmin? Widzisz tu jakiegoś topielca, czy innego pizdogona? Pizdogona. Ani śladu, dlatego możemy w spokoju zagrać w karty. Cwaniak. Pewnie, że możemy zagrać, jeśli tylko masz mamonę. Mam. Fistechu, tutaj jest najlepszy fistech w mieście. Mam ochotę tylko na grę. Niezłe stawki, co? Skoro nalegasz. Coś czujesz, że cię dzisiaj opierdolę jak ta lala. Dobra, co my tu mamy? Dużo i niedużo. Teraz już lepiej to zaczyna wyglądać. Że może sobie to tak już zostawimy. A, zaryzykujmy. No i dobrze zaryzykowaliśmy. Mój ruch. Ej. Kurde, może wyjdziemy sobie kartą specjalną. Zobaczymy, jak on się zachowa. Dobra, łucznicy, okej. Teraz możemy sobie tego spokojnie wrzucić. A nie, kurde. Karta specjalna. Dobra, się pospieszyłem. Ulala. Ładnie to zrobił. To skurwiel. O.
Niedobrze, oj, niedobrze. Muszę sobie w ogóle wrzucić czyste niebo, bo ja z niego zrezygnowałem, dlatego że poprzedni fall test tak właśnie działał, jak ta karta czyste niebo, a wypadło mi z głowy, że już nim nie gram, także mamy 21. Dobra, zobaczymy teraz. Nie wiem, czy rzucać mu jeszcze jednego szpiega teraz. Wtedy będzie miał... On będzie wtedy miał... Kurczę, nie, dobra. Gramy tą rundę. Ty, podglądaczu. Kurde, ładnie uszedł. Robimy tak. Nawet nie zdążyłem użyć ostatniej karty. No, szkoda. Biegam z tobą, bo przynosisz mi pecha. Idź zrujnować kogoś innego. Popatrz na to z drugiej strony. Kto nie ma szczęścia w kartach, ten ma szczęście w miłości. Szczerze, Geralt, nie wiem, czy go pocieszyłeś, nie? Ej, kurde, ale myślałem, że tutaj też będziemy mogli wygrać jakąś kartę, a jednak nie. Żyjemy w baterii. Szkoda. Karta ci idzie. A ja jestem materialistą. Ja... Nie grywam z plebsem. W zasadzie to kiedyś pasowano mnie na rycerza. No to prawda. Ha, do prawdy? A kto dokonał pasowania, jeśli można zapytać? Mewe. Valyrii i Rivi podczas II wojny. Jakoś tak wyszło, że z przyjaciółmi odparliśmy Nilfgaardczyków podczas potyczki na moście. Królowa Mewe kazała mi uklęknąć i powtórzyć przysięgę. Bitwa o most. A słyszałem.
Rozumiem i wycofuję obiekcję. No właśnie. Geralt jest, można rzec, rycerzem, tak? Zagramy? Oczywiście. Życzę powodzenia. No, od razu inna gadka, nie? Właśnie, miałem sobie wrzucić to... Mam wrzucone czyste niebo tutaj, w naszej talii. No, nie mamy właśnie, także ja sobie wrzucę jedno. Może byśmy z czegoś zrezygnowali tutaj. Nie wiem, czy sobie... A, wrzucę tą mgłę. Dobra, zawsze gram Bessa. O, w sumie nawet dobrze, bo on ma skojatel, to może używać łuczników. Także, no kurczę, fajne karty nawet wpadły. Ale to jest najgorsza zamiana, jaka może być, nie? No teraz już go całkiem... Ach, do dupy się zamieniły te karty. Dobra. Ale lipa. Ej. Trochę nas kurde załatwił, nie? Troszkę nas załatwił, kurwa, dziad jeden. Sobie odpuścimy tą rundę. O, pierdolę mu jeszcze tego szpiega teraz. No, myślę, że będzie ciężko to wygrać. Dobra, zrobimy tak. No. Ale lipa. No, wiedziałem. Teraz szpieg do mnie, dobra. Problemu. Leszko. Zobaczymy, czym nas zaskoczysz. Taki numer, tak? Kurwa. Dobry jest? To jest twoja ostatnia karta. Dobra. I fajnie.
I tyle w temacie. Następny ograny. Gratuluję wygranej. Dziękuję. Widzę, że karta ci idzie. Mam dzisiaj szczęście. Skoro szczęście ci sprzyja, to musisz je lepiej wykorzystać. Na górze jest pokój dla wybranych. Tam gra się o naprawdę duże stawki. Skoro tak, to przyjmuję zaproszenie. Oczywiście. Chodź za mną. Wiadomo, co nas czeka w pokoju dla wybranych. Jak ci karta za dobrze idzie w kasynie, to czeka ci jedynie sromotny wpierdol. Nic więcej, no właśnie. Pokój dla wybranych. Tutaj nikt nie będzie nam przeszkadzał. Dobra, znudziłam się ta maskarada. Gdzie jest Skurwiel Junior? A więc przyszedłeś go zabić. Jesteś strasznie bystry. Gdzie Junior? Bierzcie się za niego! Nie musi przeżyć! Tak czy tak, nic więcej byśmy się tutaj nie dowiedzieli, ponieważ oni nas oczywiście... oni nas oczywiście zaatakują, także... Nie łudźcie się, że jak wybierzecie opcję drugą, to coś się to zmieni. Wow. Zasłońcie oczy! Śmierć za śmierć! Ale cię skatowali. Ej, słyszysz mnie? Żyjesz? Nie dobijaj. Nie mam takiego zamiaru. Ale mnie skurwysyny urządziły. Kości masz całe. Uwolnisz mnie? Widzę, że nie jest z tobą aż tak źle. Pogadajmy najpierw. Co tutaj robisz? A jak myślisz? Siedzę sobie. Dobra, już nie cwaniakuję. Złapali mnie, bo sądzili, że jestem szpicrem Bedlama. A jesteś? Tak jakby. No to dobrze sądzili. Jakby dowiedziałeś. Skurwiel skumał się z Eredańczykami, nie rozumiem dokładnie, o co chodzi, ale trzyma z nimi i tyle. Nic więcej nie wiem. Uważaj na siebie. Ach, dzięki. Muszę zniknąć, dopóki się to wszystko nie skończy. Powiem Bedlamowi, że mi pomogłeś. Zgłoś się do niego, na pewno cię wynagrodzi. I to tyle. Trzeba teraz porozmawiać z Roszem. Ale przynajmniej mieliśmy okazję sobie zagrać o trochę wyższe stawki, nie? I kurczę, wygrać coś, tak? Także... Lista dłużników. Może się przydać. Zerknijmy sobie tutaj, bo... Padł nam poziom. Kolejny. No i kurde, o to chodziło. Przy kolejnym poziomie możemy sobie zrobić młynek. To jest coś zajebistego, nie? To jest coś pięknego. Naprawdę. Dobra. Spierdzielajmy stąd. A zapomniałem o reszcie, tak? Zajdźcie go od tylca! Nie! Zostawcie go mnie! Śmierć za śmierć! Już nagadałeś się? Kurde, nie można jakieś karty gwiznąć? Nie. Niestety nie. Szkoda. Aha, tu na dole już nikogo nie ma, tak? No. Mamy tu za barem. Nic nie mamy za barem.
A szkoda, wielka szkoda. Ochrzyce doń sprowadza, by jako kurtyzany służyły. Odpierdol się. Witaj, co chcesz dać w zastaw i ile ci trzeba? A skąd wiesz, że w ogóle potrzebuję pożyczki? Każdy potrzebuje. A ty już na pewno nie wyglądasz mi na takiego, co groszem śmierdzi. Cwaniaku. Na razie nie narzekam. To może obejrzysz fanty na sprzedaż? Obejrzę. Pokaż, co masz. Radnik, zmień swoje życie. Dobra, zmienimy swoje życie, spoko. Dobra, te rupiecia oczywiście sprzedajemy. Wow, mamy 17 poziom i słuchajcie, możemy nosić ten miecz. Także, no to na pewno od razu zrobimy. Kur, zapomniałem o tym. Od dawna pracujesz jako lichwiarz? Na pewno, od takiego chłopaczka. Pomagałeś ojcu, tak? I przejąłeś po nim interes. Nie, ojciec przyniósł mnie tu pod zastaw. O kurwa. Nie odebrał. No super. No zajebiście. A może nie pogardzisz partyjką? Trzy karty specjalne, kurde. A zrobię sobie teraz inaczej niż zwykle. Będzie pożoga, czy nie będzie pożogi? A taki cwaniaczek. Da. Dobre, to było teraz dobre. No okej, okay. Co możemy mu tutaj jeszcze... wrzucimy mu tego łucznika i spasujemy sobie. Kurwa. No ma tutaj trochę tego. 20. Jeszcze musi poświęcić jedną kartę, by w ogóle nas pokonać, także... Spoko. No dobra, no. Ta runda należy do niego. Zostały mu dwie karty, nie? No i plus ten... Poczkodan. Katakan, przepraszam. Poczkodan. No, przeciwnik spasował, tak? Dobra, no to ja cię załatwię samym, kurde, Wesemirem. A kurde, cały czas zostaje, nie? No to lipa teraz na wpadłanie. Oła, ła, ła, ła. Może być ciężko. No. No lipa, lipa. Dobra, musimy sobie cofnąć najmocniejszą kartę, jaką mamy. I to jest niestety tylko szóstka. Ale... Zobaczymy, co on trzyma jako ostatnią. O kurwa. Załatwił nas, nie? A to jest kurwa nie koniec jeszcze. Zaraz, zaraz.
To jest nie koniec jeszcze. Jeszcze jedną szóstkę. I kurwa, cwaniaczku, zobacz, co się z tobą stało. Zostałeś ograny. Narka. Co teraz zrobiłem? Razem na półkę u niego, tak? O. Żeby zabrać kubek. O. Dobra, spływamy stąd. Za mnie wieczorną wartę. Na kocie szutki nie zabrać. Stół. To stąd będzie najbliżej. Wymienimy sobie oczywiście na ten miecz. Kurde, ale dawno nie miałem czegoś takiego naprawdę, żeby na 17 poziomie, czyli adekwatnym do naszego, znaleźć tak dobry miecz, nie? To jest... no, to jest sprawa, kurde... Dosyć unikalna, można powiedzieć. Coś tutaj dorzucimy do niego, tylko myślę, że ten miecz zasługuje na najlepsze kamienie, tak? A więc na razie muszę się wstrzymać. Mam takie średnie te kamienie same. Pogadamy sobie jeszcze z Roszem. Myślałem, że może jakieś będzie tutaj siedlisko potworów. Dlatego spacer na piechotkę, na przełaj. Znaczy, no może nie na przełaj, bo po drodze. Ale nic tutaj nie ma, no. Dobra, odblokował nam się znacznik. O, ciekawe, co nam Vernon Roche powie. No, na początku nie będzie mocno zadowolony, bo ja wybrałem opcję, że przechodziliśmy Wiedźmina 2 z Jorvetem. Szukam Rosza. Nie znam człowieka. No, naprawdę. Odsuń się. Aha, pogadaliśmy, było zabawnie. A teraz w tył zwrot i naprzód marsz. Hortensio, ślepy jesteś? To Geralt, mój druh. Geralt, wchodź. Vernon Roche, krzywy pysku. Cały i zdrowy. Vernon Roche, ostatnia nadzieja Temerii. Śmiej się, ale Temeria jeszcze wróci na mapę świata. Roche, nie mogę zostawić tych ludzi samych sobie. Jest i wes. Możesz i musisz, bo dostałaś taki rozkaz. Oni zginą. Proszę. Koniec rozmowy. Odmaszerować. Jak tu trafiłeś? Z wojskiem oczywiście. Jak Nilfgaard przekroczył Jarugę, rzuciłem wszystko w cholerę i pojechałem na front walczyć z najeźdźcą. Przyłączyłem się do drugiej armii temerskiej pod dowództwem Jana Natalisa. Mieliśmy zatrzymać pochód czarnych na linii Dol Blatana-Carbon. I zatrzymaliśmy. Na 3 dni.
potem rozbili nas w puch. No to nieźle, zatrzymaliście ich. Wtedy usłyszałem, że Radowid zbiera siły pod Nowigradem, że będzie walczył o wolną północ. Przebiłem się tu z resztką armii Natalisa, ale... Ale? Ale okazało się, że Radowid nie jest wcale lepszy niż Emhyr. Dokładnie. Więc uznałem, że lepiej będzie się bić na własną rękę. Co tu robisz? Uganiasz się za Skojatel? Bez żartów. Kogo obchodzą teraz Skojatel? Najważniejsza jest sprawa temerska. Vernon Roche, wiecznie wierny sprawie. Nie wiem, dlaczego szukasz go w moim obozie. Ptaszki ćwierkają, że macie wspólnych znajomych. Obaj obracacie się blisko króla Radowida. Ptaszki są stanowczo zbyt rozmowne. Trzeba będzie coś z tym zrobić. To jak? Potrafisz mi pomóc, czy mam szukać dalej? Jak zwykle masz więcej szczęścia niż rozumu. Wybieram się na spotkanie z redańskim szpiclem. Spotykamy się pod Oxenfurtem w klubie szachowym. Dzięki, wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Wiedźmin to się nie może ospą zarazić, nie? Ty masz ostry! Spotka się z Roszem przy moście w Oxenfurcie. Dobra. Sobie szybko zerknę. I tu mają ciekawego ukryte. Mizerne te ich zapasy, ale zawsze może coś ciekawego się trafi. Dobra, kurwa, przestań. Raport. Sobie zapiszę, bo tutaj chyba, żeby nie było zaraz, że ja im... I okradam. Odjebało ci. Dobra, weź ostygnij. A. Co to za zbroja? O, dosyć pancerna, ale oczywiście tych nie zamienia, tak? A jednak zamieniło, zobaczcie. Byłem przekonany, że tych nie zamienia. W ogóle. Tymi blachami po prostu. Jednak się udało. Dobra. Gdzieś tutaj... Gdzieś tutaj powinna być Ves. Albo ona już... Nie. Ona później będzie jeszcze? Za rzeczką trzeba się uważać. Jeden fałszywy krok i chuj złamany. Nie, nie ma jej tu. Dobra, nieważne. Jeszcze będzie okazja oczywiście z nią porozmawiać, także... Nie wiem, gdzie ona się podziała. Wiedźmin to się nie może ospoczać. Człowiek, z którym mamy się spotkać, już pewnie czeka. Wszystko gotowe? Łącznik czeka w klubie szachowym. Załatwmy to szybko. Chodźmy. Dobra, chodź Rosz. Prowadź. Do tego klubu szachowego, kurde. Coraz trudniej, okładko. Coś tu nie gra. Sprawdźmy, co się stało. No, łowcy czarownic, rycerze Radowida. No i sam, kurwa, król Radowid. Królewska jego szmać. Jakie ty szachy! Kto to rzeźbił? Jakiś, kurde, nie wiem. Ślepiec, pijany na dodatek. Nawet jak robił na wyczucie, to chyba mu się ręce trzęsły. Mówią, że to królewska gra. Ponoć szachy uczą strategicznego myślenia. Bzdura. Bierki są identyczne po obu stronach. Zasady zawsze takie same.
Co to ma wspólnego z życiem? Wiesz, Wiedźminie, dlaczego gram w szachy? W dupie mam to. Nie wiem. Ach, teraz będzie ten cały wywód o tych szachach. Żeby odkryć ich sekret. W tych figurkach szumi krew. Trzeba przystawić ucho i słuchać. Serce pompuje życie. Zbijam pionka. Słyszę rozrywane mięso. Zbijam figurę. Słyszę krzyk z głębi trzewi. Ja chcę złamać szachy. Wycisnąć z nich prawdę. Wiesz, o co mi chodzi? Nie, kurwa, nie wiem. Po prostu jesteś nienormalny. Nie, nie wiem. Nie wiesz, bo nie jesteś królem. Z perspektywy pionka widać tylko przyjaciół po bokach i wrogów po drugiej stronie. Król widzi szachownicę inaczej. Najwięksi wrogowie są dookoła niego. Każda bierka może zamknąć króla w matni, a wtedy szach i śmierć. Szachy, Wiedźminie, są sztuką poświęcania własnych bierek. Teraz już wiesz? Dobra, bo męczy mnie to po prostu z nim. Nieważne, przejdźmy do rzeczy. Po co przyprowadziłeś Wiedźmina? Wiedźmin sam przedstawi sprawę. Myślałem, że spotkamy się z redańskim szpiegiem, a nie królem. Możesz ominąć pośredników. Wykorzystaj okazję. Szukam skurwiela juniora. Wiem, że ma poparcie Redanii. Po co go szukasz? To sprawa osobista. Nie będę naciskał. Umieściłem juniora w posiadłości w Oxenfurcie. Wiedzą o niej tylko nieliczni. Nie będą chcieli cię tam wpuścić, ale powiedz im, że przychodzisz w sprawie nowych dziwek. Junior ciągle każe sobie sprowadzać kobiety. Mówiono mi, że nie traktuje ich dobrze. Właśnie wydałeś mi człowieka królu, w którego zainwestowałeś sporo czasu i pieniędzy. Zastanawiam się, dlaczego. Bo chcę zademonstrować dobrą wolę i liczę na wzajemność. Tak, oczywiście. Transakcja wiązana jak zawsze. Potrzebny. Wielka czwórka przestała istnieć. W swoim czasie upomnę się o przysługę. A teraz idźcie już. Dokładnie. Z tobą, Roche. Porozmawiam przy innej okazji. Mam wrażenie, że coraz bardziej pogrąża się w szaleństwie. Grunt, że dowiedziałem się, gdzie jest junior. Wiesz co, Geralt? W zasadzie też chciałem cię prosić o przysługę. Mam problem z Vess i potrzebuję pomocy kogoś, kto przemówi jej do rozumu. Odwiedź mnie w obozie. Powiem ci więcej. Dobra. Dzięki za pomoc, Roche. Do zobaczenia. Nie ma problemu. Na pewno cię odwiedzimy. Nie, mogę iść się jebać. A tymczasem... bierzemy się, kurde, za skurwiela juniora. Do Oxenfurtu. To jest właśnie zadanie zakończone niepowodzeniem, czyli gangi Nowigradu, czyli nie wybraliśmy opcji odszukania skurwiela juniora z Tasakiem, tak? Także dlatego to wyskakuje jako zadanie nieudane. Oxenfurt też jest ładny. Zapomniałem, jak bardzo. Dobra. Chodzą.
Szef się umie... A ty to czego? Gdzie skurwiel junior? Widziałeś go? Twardziel. Ja cię znam, skurwysynu. Widziałem, jak zabiłeś Olgierda i Wika. To jakieś nieporozumienie. Z flanki, skurwysyna! No i to się zawsze tak kończy. Czy chcemy tego, czy nie. No i dobra. Mamy oczywiście klucz. A drugi niepotrzebnie w sumie. Dobra, robimy sobie szybkie przygotowania, czyli jad wisielców. I do roboty. Dobra. Trzymajcie się w kupie! Mnie! Zostawcie go mnie! A czemu ja mnie schowałem w ogóle? Kurwa. Geralt bez miecza to tak może być średnio, wiesz? Skaczemy sobie na dół. Coś mamy tutaj do przeszukania? Chyba nie. Dobra. Bez sensu. Siemanko! Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? No i tak. A tędy nie wejdziemy, dobra? Siemanko! Jak się urządzili tutaj, zobacz. Webelki, elegancio. Skończę właśnie tą sielankę tutaj. Na tych pokoje, zobacz ich. Już potrzebuję klucza. Miał któryś klucz sobie może? Chyba nie. Dobra. No właśnie. Skurwysyn, jeśli tknął Ciri, nie daruje mu tego. Zobaczcie, co się dzieje. Została przybita. Skurwiel. Jezu. Sadysta.
Co jest do chuja wafla? Ja pierdolę! Do mnie, kurwa! Nikt tu nie przyjdzie. Dobrze, należy się chujowi. Czego chcesz? Witaj, Junior. Przyszedłem pogadać. Zrobię wszystko, co chcesz. Na początek zadam kilka pytań. Wszystko powiem. Oczywiście, że powiesz. Dziewczyny i trubadura. Wiem, że się z nimi widziałeś. Dziewczyna? Jaka kurwa dziewczyna? Miała szare włosy i miecz na plecach, jak ja. Tak, tak. Była taka. Pamiętam. Teraz skup się i mów prawdę. Wiesz, dlaczego nie możesz mnie okłamać. Nie będę kłamał. Przeszedłem bardzo długą drogę, żeby cię znaleźć. Jestem bardzo zły i zmęczony. Musiałem rozmawiać z ludźmi, z którymi normalnie nie chciałbym rozmawiać. Część z tych ludzi próbowała mnie oszukać. Nie podobało mi się to. Czuję, że jeszcze jedno kłamstwo przelałoby czarę goryczy. Dobre. Byłbym jeszcze bardziej zły. I zrobiłbym coś, czego bym później żałował. Wiesz już, dlaczego nie możesz skłamać? Tak. To dobrze. Interesuje mnie, w jaki sposób szarowłosa dziewczyna trafiła do ciebie i co się z nią stało. Co się z nią stało? To ona na mnie napadła. Jeszcze raz skłamiesz i utnę ci jaja. Umowa była taka, że ja im naprawiam magiczne fila coś tam, a dziewuszka i fircyk przynoszą mi skarb Ziggy'ego Roivena. Nie przynieśli, no to trochę się wkurzyłem, przyznaję. I co zrobiłeś? Złapałem tego ich przydupasa Dodo i czekałem, aż po niego przejdę. Dodo! Zobacz, o, co chcieli zreperować. Filakterium? Jak niby miałby się naprawić? Nie ja, ale znam to różnych ludzi. Kręcisz, Junior. Ja oczekuję konkretów. Opowiem ci wszystko. Wszystko po kolei. Mam złe przeczucia. Spokojnie, Jaskier. Przecież nie zostawimy Dudu w rękach skurwiela Juniora. Wiem, ale moje przeczucie jest głuche na racjonalne argumenty i nie daje się zagłuszyć sentymentami. Weź się w garść, Jaskier. Musimy skupić się na celu. Przecież tak tylko gadam. Więc zamilknij. Dowiedziałeś się, gdzie dokładnie skurwiel Junior przetrzymuje Dudu? W pokoju na ostatnim piętrze, tym z balkonem. Przejdę po dachach. Ty czekaj na mnie przed domem skurwiela. Wiem, że to dla ciebie trudne, ale staraj się nie rzucać w oczy. Jeśli zrobią ci krzywdę, ja nie daruję tego skurwielowi. Muszę wleźć na dach. No dobra, teraz jako Ciri. Sobie pogramy, wchodzimy oczywiście tutaj. Chodź. Pokój na ostatnim piętrze z balkonem.
Jest balkon. Zobaczmy, co w środku. Zamknięte. Nie kumam. Zamknięte. Musimy tu zeskoczyć. Nie. A, musimy oknem wejść. Dobra, zapomniałem o tym. Teraz, mój przyjacielu Dodo, zamierzam zmienić narzędzie. To już mi się znudziło. Jesteś pierdolonym świrem, Junior. Mówił ci to ktoś? Dużo zyskuję przy bliższym poznaniu. Lubisz poznawać nowych ludzi? Zamierzasz mnie komuś przedstawić? No, na pewno zamierza. O, jesteś. To miło. Albowiem czekałem na ciebie. Zajebie cię, kurwa! Cię skarb Roivena! Kurwie, proszę cię. Wypatroszę cię, kurewko. Proszę cię. Gdzie skarb Roivena? Zajebie cię, kurwa! No i to tyle. Oko za oko! Idą! Dudu, słuchaj. Zrobimy to tak. Zapierdolcie dziwkę! To jest oczywiście Dudu, nie? Gońcie, sukę! Zaraz, kurwa, zginę. A nie! Ale lipa. Kurde, no. Ale długo się wczytuje, ej. No tutaj mamy, w którym miejscu się to wczyta. Aha, tutaj, dobra. Kończę sukę! Dobra. Dobra, ale przecież ja w sumie chyba mogę sobie wyjść, czy nie? Nie, nie mogę, dobra, muszę ich pokonać, okej. No to pokonamy ich, okej, dobra, to trzeba teraz bardziej uważać. Kurwa mać! A nie, udało się jednak wyjść. No właśnie, to takie jest troszkę niezoptymalizowane, nie? Tak właśnie był. Mówię prawdę. A Dudu? Co się z nim stało? Nie wiem, kurwa. Zniknął. Jak kamień w wodę. No dziwne, żeby, kurwa, był gdzieś na widoku przez ten Doppler, nie? Co się potem stało z dziewczyną? Chuj ją wie. Ale odzywaj się normalnie. Któryś z chłopaków zraniłem w plecy, ale ona żyje, przysięgam.
Masz jeszcze coś do powiedzenia? Powiedziałem ci wszystko, co wiem. Wszystko! Skrzywdziłeś dziewczynę, której szukam, i torturowałeś jej przyjaciela. Napadła na mnie! Musiałem się bronić! Ja pierdolę! Błagam cię! Ja już dostałem za swoje oszczędź, proszę! No to mamy nie pobrudzę się tobą i musisz umrzeć. No oczywiście zginiesz, skurwielu. Powiem ci, jak się sprawy mają. Szukam tej dziewczyny. Jest dla mnie jak córka. Po prostu nie mogę puścić tego płazem. Nie! Pierdolony psychol. Dobra, przeszukajmy jeszcze ten pokój. Co to jest? Nie mogę wejść w interakcję z tym ciałem, które wisi. Dobra, to by było wszystko na ten temat. Jeszcze zerknę naprawdę, czy wszystko zabraliśmy z tego pokoju. Tak. Dobra, a więc na dół. To tu jeszcze coś będzie. A, to są tylko jakieś księgi. Nic więcej. Na dół. Ej, no gdzie są kurwa schody tu? Skoro już załatwiłeś swoje sprawy, czas się odwdzięczyć. Radowit nie lubi czekać, co? Nie lubi. Pójdziesz z nami. Oh. Okręt Jego Królewskiej Mości Oxenfurt Tretogor. Perła redańskiej floty. Dzisiaj już wycofany ze służby. Ładny statek. Zanim wprowadzę cię na pokład, zostawisz tutaj broń. No oczywiście, jakże nie inaczej, tak? Dobra. Ten okręt został ufundowany z darów szlachcianek. Panie z najznamienitszych rodów oddały swoją biżuterię. Idiotki. W spontanicznym akcie patriotyzmu? Włóczęga bez domu nie zrozumie, czym jest miłość do ojczyzny. Dobrze, ważne, że ty rozumiesz. Słuchajcie, dziękuję wam za wspólne oglądanie tak długiego odcinka. Słuchajcie, prawie półtorej godziny, ale ja myślę, że no po prostu ja chcę grać w tym stylu. Jeśli jest zadanie tego typu, jak poszukiwania Skurwiela Juniora, jest to zadanie jakieś główne, jakieś fabularne, naprawdę ważne zadanie. Chciałbym zawsze takie zadania, o ile to tylko będzie możliwe, robić w jednym odcinku, nieważne jak on będzie długi, tak? Na przykład zobaczcie, tutaj mam już naprawdę prawie półtorej godziny. Niektórzy wolą krótsze odcinki, niektórzy właśnie wolą dłuższe. Ja osobiście bardzo nie lubię, jeśli odcinki, jeśli misje po prostu takie, na przykład jak poszukiwania Skurwiela Juniora, są dzielone na dwa lub trzy odcinki krótsze. Mnie to osobiście denerwuje. Wolę to nagrywać w jednym kawałku, zrobić sobie jeden dłuższy, fajny odcinek, w którym właśnie zamykamy się od początku do końca konkretnie z jednym popularnym zadaniem. A ja uważam, że jest to no, po prostu lepszy sposób. Napiszcie w komentarzach, co wy myślicie na ten temat, czy wolelibyście może, żebym jednak dzielił takie zadania fabularne na krótsze odcinki. Jestem bardzo ciekaw po prostu waszej opinii na ten temat. A ja oczywiście widzę się z wami już w kolejnym odcinku. Jeszcze raz dzięki za wspólne oglądanie tak długiego odcinka. Jeśli wam się podobał, zostawcie lajka w górę i proponuję zostawić subika po więcej jakże zacnych odcinków z Wiedźmina 3 Next Gen. Życzę wam miłego dzionka, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!